Zadanie. Ile zer ma dana liczba? Zauważ, nie musisz wymnażać, aby odpowiedzieć na pytanie, ile zer ma dana liczba. Ale zauważ, jeżeli wymnożysz 30, to otrzymasz 1000. Tak naprawdę otrzymasz 3 zera. Drugi przykład jest odrobinę inny. Jeżeli wymnożysz sobie czterokrotnie liczbę 100, czyli 100 razy 100 razy 100 razy 100, to z każdej setki otrzymasz 2 zera, czyli ostatecznie uzyskasz 8 zer. Zauważ, z każdej setki po 2 zera. W drugim przykładzie mamy 8 zer. W trzecim przykładzie mamy 3 wymnożone przez siebie tysiące. Z każdego tysiąca mamy 3 zera, a więc ostatecznie mamy 9 zer. Zadanie. Ile po przecinku miejsc ma dana liczba? Jeśli pamiętasz mnożenie pisemne, zapewne wiesz, że sumujesz liczbę miejsc po przecinku. Czyli tutaj jak wymnożysz 0,1 przez 0,1, to tak naprawdę musisz odciąć dwa miejsca po przecinku. Czyli uzyskamy po prostu 0,01. Czyli tutaj mamy dwa miejsca po przecinku. Drugą liczbę, jak wymnożysz przez siebie trzykrotnie, to zauważ, z każdej liczby uzyskujesz dwa miejsca po przecinku, a że takich liczb w wieloczynie będzie 3, to uzyskasz ile? 6 miejsc po przecinku. W kolejnym przykładzie mamy 1000 wymnożoną czterokrotnie przez siebie, a więc mamy 12 miejsc po przecinku, ponieważ z każdego ułamka mamy 3 miejsca, a takich liczb mamy wymnożone 4 razy, czyli mamy ostatecznie 12 miejsc po przecinku.